Ja w trakcie uwielbienia, kiedy Agata zaczęła mówić, że zastępy niebieskie, że także świadkowie dopingują nam, zobaczyłam takie malutkie dziecko, które uczy się chodzić. I tak jak to przeważnie jest w rodzinie, że jest malutkie dziecko, jest ojciec albo mama, tak, którzy wyciągają ręce i mówią chodź, i jest około jakieś babcia, dziadek czy rodzeństwo i wszyscy patrzą po prostu i tacy są niesamowicie tacy zapatrzeni, co będzie, czy da radę, czy nie da rady. I w pewnym momencie, kiedy dziecko robi jeden krok wystarczy, to jest takie po prostu, jest, udało się, dalej chodź. Zrozumiałam, że właśnie ojciec jest taki, który po prostu nas zachęca. I wtedy, kiedy takie małe dziecko idzie, kiedy się przewróci, to ojciec podnosi. To nie jest to, że on musi sam wstać. Ojciec podnosi, mówi, chodź dalej, chodź, nie oglądaj się, chodź, idź dalej. To jedno z rzeczy, które sobie gdzieś tam przyszło mi. Następne, gdzieś to usłyszałam, to nie to, co robimy, czyli nie to, że jesteśmy mili, kochani, że jesteśmy dobrzy dla innych, definiuje to, kim jesteśmy, ale to, że mamy świadomość, kim jesteśmy, sprawia, że postępujemy właściwie, że świadomość tego, że jesteśmy synami, córkami Ojca Najwyższego, sprawia, że postępujemy tak, jak trzeba. Jeszcze jedna rzecz do kobiet, w większości podejrzewam przypadków, chociaż pewnie do mężczyzn też, którzy myślą o sobie źle, którzy myślą, że albo są za grubi, za chudzi, głupi i durni. Wiecie co, z jednej strony trochę, to jest, wiecie, za religia we mnie, ale zwalczę to. Chcę, żebyś teraz w tym momencie stanął i powiedział do Jezusa, Jezu, jesteś gruby, jesteś brzydki i jesteś głupi. To trudne. I ja przepraszam Cię, Jezu, za to, że tak wiele razy mówiłam. Dzisiaj, kiedy śpiewaliśmy Najpiękniejszy jesteś Ty, wiecie co, przyszła mi świadomość o tym, że to jest pieśń o mnie. Amen. Że to jest Jezus, który mieszka we mnie, bo taki, jaki On jest, tacy my jesteśmy tutaj. Amen. 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 Wczoraj, nie pamiętam, czy w którym miejscu, ktoś mówił tą rzecz, że tak jak się odnosisz do siebie, taki jaki masz stosunek do siebie, taki sam masz stosunek do Jezusa. Taki sam.